Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem rynku walutowego w PKO Banku Polskim. W przygotowanej prezentacji opiszę Państwu wydarzenia ostatnich dni, wskazując na te, które w największym stopniu wpływały na zachowanie inwestorów. Pod koniec prezentacji przyjrzymy się czynnikom, które w największym stopniu będą determinowały zmiany na rynku eurozłotego i eurodolara w najbliższych dniach. Choć od ostatniego raportu minęło tylko kilka dni, nie oznacza to, że w tym krótkim czasie nic ciekawego się nie działo. Złoty, oczekując na piątkową decyzję agencji Moody's, początkowo konsolidował się pomiędzy 4,40 a 4,43. W piątek, przełamując wsparcie na 4,40, notowania euro-złotego wyraźnie zaczęły obniżać się, tak by w poniedziałek po informacji piątkowej o obniżeniu jedynie perspektywy ratingu Polski przez agencję Moody's, część rynku zakładała również obniżkę oceny wiarygodności Polski, para przetestowała wsparcie na poziomie 4,36. Jak więc widać, nie można być przesądnym, piątek 13 zamiast pecha przyniósł złotemu wsparcie. Jeśli chodzi zaś o wyniki przeglądu ratingu Polski, agencja Moody's potwierdziła ocenę Polski na poziomie A2, choć z powodu ryzyk fiskalnych i pogorszenia klimatu inwestycyjnego, jak już wspomniałam, obniżyła jego perspektywę do negatywnej. Poinformowano, że ocenę naszego kraju wspiera duża, zdywersyfikowana gospodarka, która wykazuje się silnym wzrostem pomimo zewnętrznych słabości. Agencja Moody's prognozuje, że w latach 2016 i 2017 wzrost gospodarczy Polski utrzyma się na poziomie około 3,5%. Kluczowymi czynnikami, które z kolei przyczyniły się do obniżenia perspektywy ratingu, były ryzyka fiskalne związane ze znaczącym zwiększeniem bieżących wydatków oraz zamiar obniżenia wieku emerytalnego, a także pogorszenie klimatu inwestycyjnego wynikające z bardziej nieprzewidywalnej polityki i ustawodawstwa. Zanim jednak agencja Moody's opublikowała wyniki przeglądu ratingu Polski, rynek poddawał analizie kolejne dane dotyczące naszej gospodarki. Zgodnie z wstępnymi szacunkami GUS, zamiast oczekiwanego 3,4% w skali roku, dynamika PKB w pierwszym kwartale 2016 roku wzrosła o 3%. W ocenie GUS w minionym kwartale wzrost gospodarczy był generowany głównie przez popyt krajowy, przede wszystkim konsumpcyjny. Z drugiej strony, główną przyczyną spowolnienia rozwoju był prawdopodobnie spadek inwestycji publicznych, na co wskazywały dane o produkcji budowlano-montażowej za pierwszy kwartał tego roku. Stopniowo wygasa bowiem stara perspektywa unijna, a nowa jest jeszcze w przygotowaniu, więc wydatki na inwestycje są wstrzymywane do czasu, aż z Brukseli ruszy do nas strumień euro. O powodach spowolnienia polskiej gospodarki można na razie jedynie domniemywać, gdyż więcej szczegółów ujawnią raporty prezentowane pod koniec maja. Ale nawet jeśli dane ostatecznie potwierdzą słabszą koniunkturę polskiej gospodarki w pierwszym kwartale, to już kolejne okresy roku powinny przynieść odbicie wzrostu. W drugim kwartale ruszyły bowiem wypłaty świadczeń z programu 500+, które powinny nakręcać konsumpcję, podobnie jak utrzymująca się deflacja. W drugiej połowie roku powinno też ruszyć wspomniane już finansowanie współduszy europejskich, co da impuls inwestycjom, a samą gospodarkę może ponownie pchnąć ku szybszemu rozwojowi. Wspominając o deflacji, przypomnę, że indeks CPI spadł w kwietniu o 1,1% w skali roku, tak jak wskazywał na to odczyt wstępny, po tym jak w marcu wyniósł on minus 0,9%. Miesięczny wskaźnik inflacji utrzymał się na poziomie plus 0,3%. Z opublikowanych szczegółów raportu wynikało, że spadek indeksu CPI wobec poprzedniego miesiąca wynikał głównie z niższej dynamiki cen użytkowania mieszkania, chodzi o zmiany taryfy gazowej i niższych cen telewizji kablowej, oraz nieco niższych dynamik wzrostu cen żywności. W kwietniu nieoczekiwanie ponownie spadły też ceny rekreacji i kultury, obniżyły się też ceny łączności. Jak na razie indeksy inflacyjne nie niepokoją Radę Polityki Pieniężnej, stąd można oczekiwać, że dane o wzroście gospodarczym będą miały większy wpływ na przyszłe jej decyzje. Obok danych GUS w zeszłym tygodniu poznaliśmy też raporty NBP dotyczące m.in. salda na rachunku obrotów bieżących Polski. Dane marcowe zamiast oczekiwanej nadwyżki pokazały deficyt na rachunku na poziomie 103 milionów euro, zmieniając tym obraz relacji zewnętrznych gospodarki Polski. Dynamiki eksportu i importu, podobnie jak inne zmienne wrażliwe na efekty kalendarzowe, względem lutego obniżyły się. W szczególności zaniepokoił eksport, który spadł o 0,1% po wzroście o 4,7% w skali roku w lutym, a dynamika importu obniżyła się do 1,7% w skali roku wobec 7,3% w lutym.
Zaglądając teraz na rynek głównej pary walutowej, widać, że euro-dolar ostrożnie notuje coraz niższe poziomy. W zeszłym tygodniu dostaliśmy bardziej niż solidne dane o kwietniowej konsumpcji ze Stanów Zjednoczonych. Wyraźnie odbił też indeks nastrojów konsumentów Michigan. Na rynek powraca więc dyskusja o tempie normalizacji polityki monetarnej Fed, a dokładnie pojawia się pytanie, czy inwestorzy wystarczająco wyceniają to tempo. Sprzeczne sygnały docierające z samego Fed powodują, że rynek choć wyczuwa szansę na odbicie dolara, to jednak brakuje do tego iskry. W najbliższych dniach euro-złoty powinien zawrócić na koniec tygodnia, zbliżając się do 4,40, zaś euro-dolar może pogłębić spadek w kierunku 1,12. W tym czasie w centrum uwagi naszej znajdować będą się m.in. w kraju dane o kwietniowej produkcji, sprzedaży detalicznej oraz raporty z rynku pracy, zaś na świecie dane inflacyjne publikowane zarówno w Stanach, jak i w strefie euro. W całym tygodniu najważniejsza wydaje się jednak środowa publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. I to byłoby już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.